akta ministra spraw zagranicznych pana Grzegorza Schetynę, któremu dziękujemy za objęcie patronatem naszej. Dwa dni, dziesiątki gości, w tym minister spraw zagranicznych RP, ambasador Polski w Bośni i Hercegowinie, biskup Banja Luki, przedstawiciele bośniackich gmin. Godziny dyskusji, wykładów, spotkań. I jeden temat – Bolesławianie i ich bośniacka przeszłość, a także Polacy i ich bośniacka teraźniejszość. Przyczyna reemigracji, przyczyna powrotu do Polski, Polaków, którzy tam mieszkali lat 50, wcale nie jest jedna i tak jednoznaczna. Jedni przyjechali, inni tam zostali. Konferencję powiat bolesławiecki zorganizował także po to, by zainteresować losem Polaków, którzy pozostali w Bośni, polskich polityków. Będę osobiście pilnował tego, żeby spoglądnąć na to w taki sposób bliski. Będę rozmawiał z ambasadorem. Zorganizowana w kwietniu w 120. rocznicę emigracji Polaków do Bośni i na rok przed 70. rocznicą ich powrotu do Polski konferencja odbyła się pod hasłem Nasza Polska Bośnia. Rzeczywiście to jest to kawał historii. To jest 120 lat wspólnej polsko-bośniackiej historii. To jest dużo, dużo czasu od tego, kiedy to wszystko się zaczęło. I wydaje mi się, że to bardzo dobrze i za to chciałem w pierwszych słowach podziękować staroście Kwaśniewskiemu, ale także senatorowi Janowi Michalskiemu, który, dla którego zawsze to była rzecz bliska i często mi o tym mówił. Jesteśmy dzisiaj świadkami czegoś ważnego, co się dzieje w Bolesławcu. Jestem przekonany, że dzisiejsza konferencja ma charakter historyczny. Ona kończy pewien etap kontaktów polsko-bośniackich, bolesławiecko-bośniackich, powiedziałbym taki początkowy, partyzancki, romantycznej młodości i przechodzimy do etapu bardziej systemowego. Systemowe działanie, wsparcie ze strony ministerstw i instytucji państwowych, a także współpraca samorządów, to wszystko ma przynieść konkretne efekty. W Bośni na kilka tygodni przed konferencją starosta bolesławiecki podpisał listy intencyjne deklarujące współpracę z 5 tamtejszymi gminami. Podczas konferencji zawarto pierwszą już oficjalną umowę o współpracy. To jest bardzo ważne dla nas, dla samorządu powiatowego. Wierzę, że dla wszystkich mieszkańców powiatu chwila podpisanie pierwszej umowy partnerskiej. To umowa powiatu bolesławieckiego z Pryniaworem, który już od 41 lat współpracuje z Bolesławcem. W planach są kolejne umowy, które podpisze nie tylko powiat bolesławiecki, ale też Warta Bolesławiecka, Gromadka i gmina Bolesławiec. Nowogrodziec już współpracuje z Serbacem. Te wszystkie formalne względy już mamy poukładane. Ja podpisałem w imieniu powiatu umowy partnerskie, listy intencyjne, które nam instytucjonalizują tę współpracę. My w tej chwili możemy już razem robić projekty. My w tej chwili możemy sięgać po pieniądze zewnętrzne, bo przede wszystkim z zewnętrznych pieniędzy będziemy chcieli robić dobre rzeczy. I już mówiliśmy o tym, że pierwsza kolonia dla 20 dzieci z Bośni będzie w sierpniu, odbędzie się w naszym powiecie, w Bolesławcu. Są to młodzi ludzie z gminy Pryniawor i Gradiszka. To jest przykład na to, wymyślamy, że chcemy uczyć młodych bośniaków polskiego pochodzenia, języka polskiego, więc ściągamy ich do siebie, mamy kolonię językową, artystyczną. Chcę, żeby zachwycili się Bolesławcem, powiatem i Polską, ale chcemy też archiwizować dokumenty tam. Chcemy rewitalizować polskie cmentarze w Bośni. Na to wszystko trzeba pieniędzy. Żebyśmy mogli te pieniądze pozyskiwać, muszę mieć dobrą współpracę z ministrem spraw zagranicznych. O tym, jak ważne są to sprawy, mówił gość specjalny na bolesławieckiej konferencji, biskup Banja Luki, Franio Komarica. Te stosunki między Polakami, którzy pochodzą z Bośni i którzy tam się urodzili, a potem przyjechali tutaj, i między nami, którzy nadal tam jesteśmy, są bardzo ważne. Uważam, że te nasze powiązania są też bardzo cenne dla Europy i mam nadzieję, że będziemy dalej współpracować i robić wspólne przedsięwzięcia. Spotkałem niezwykłego człowieka, biskupa diecezji Banja Luka, biskupa Franio Komarice, i to on mi powiedział tak: przyjedź,
spróbuj pomóc tym Polakom, którzy tam zostali, w miejscowości Czelinowac. I ja tam pojechałem. I wtedy doszedłem do wniosku, że jeśli my, urzędnicy polscy i z Bośni, nie dogadamy się, nie podpiszemy tych papierów, to ciężej będzie pomagać. Dokładnie 30 lat temu Jan Paweł II wybrał Franio Komaricę na stanowisko biskupa pomocniczego Banja Luki. W czasie wojny domowej w Bośni i Hercegowinie biskup zabierał zdecydowany głos przeciwko czystkom etnicznym i dzieleniu społeczeństwa. Za swoją działalność duszpasterską i społeczną otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia. W 2004 roku znalazł się na liście nominowanych do Pokojowej Nagrody Nobla. Konferencja odbyła się w 120. rocznicę wyjazdu Polaków do Bośni. Choć pierwsi chłopi zdecydowali się na emigrację już w 1882 roku. Ale największe grupy Polaków z Galicji przybyły do Bośni w 1895 i 96 roku. W przyszłym roku obchodzona będzie 70. rocznica powrotu emigrantów do Polski. Blisko 15,5 tysiąca Polaków osiedliło się po wojnie w 1946 i 1947 roku na terenie powiatu bolesławieckiego. Wieś Ocice została zasiedlona w 1946 roku w 99% przez reemigrantów z Bośni, konkretnie z Gumiery. Więc ta cała Gumiera jak gdyby została osadzona tutaj w Ocicach, ale też i w Mierzwinie. Dziś ponad 1/3 liczącego 90 tysięcy mieszkańców powiatu to potomkowie reemigrantów z byłej Jugosławii. My oboje jesteśmy z jednej miejscowości z Jugosławii, z jednej miejscowości tu w Ocicach mieszkaliśmy i już mieszkamy prawie 50 lat w Bolesławcu. Ojciec miał tam gospodarkę, także wszystko zostało po tym, jak żeśmy wyjeżdżali już do Polski, to zostawiliśmy wszystko, wróciliśmy do ojczyzny. Mój ojciec był jeszcze urodzony w Polsce. Jak duży wpływ przeszłość może wywierać na teraźniejszość i jak silne mogą być związki z bośniacką przeszłością, przekonali się mieszkańcy Tomisławia i Osieczowa. Okazuje się, że bardzo silne. Być może, że do tej pory nie wiedzieli, że tak silne są związki, bo nie, na przykład na terenie Tomisławia i Osieczowa nie było tam jakiejś właśnie historii związanej z tym, że pokazywane były dawne rzeczy, zbierane. Dzięki temu, że myśmy zrobili pierwszą imprezę w zeszłym roku, robiliśmy dożynki, czyli żniwa po bośniacku. W tym roku będziemy robili wesele u kołodzieja, czyli odtworzenie wesela polskiego, które odbyło się w Bośni w latach 30. To po kolei pokazuje, że te korzenie jednak są mocne, że ci ludzie są zainteresowani. Na tą pierwszą imprezę, którą robiliśmy w projekcie Seniorzy w Akcji, przyszło ponad 2000 ludzi. Się w Bośni, w miejscowości Mrawica. Ile pani miała lat, jak przyjechała do Bośni? 4 latka. Pamięta coś pani? No, pamiętam wszystko takie dziecinne. Różne sprawy dziecinne. Jakśmy się bawili, wiem, gdzieśmy mieszkali, koło kogośmy mieszkali, jakśmy żyli tam. Czy po latach wróciła pani na tamte? Miała pani okazję tam pojechać? Byłam, nawet w ubiegłym roku byłam 2 razy. Odwiedziłam rodzinę, bo tam moja rodzina została.
Niełatwo jest odpowiedzieć na pytanie, ile osób pozostało dzisiaj w Bośni po polskim osadnictwie. Szacuje się, że jest to grupa od 0,5 tysiąca do 1,000 osób, ale takich, którzy mają świadomość polskości, jest tam od 100 do 130 osób. Wśród nich jest Maria Buganik, prezes Stowarzyszenia Polaków w Gradiszce, której bolesławianie zgotowali niespodziankę. Stolat i prezenty były z okazji zbliżającego się ślubu pani Marii. Na co dzień w Gradiszce działa na rzecz Polaków, którzy tam mieszkają. Poznałem fantastycznych ludzi, 80-kilku, 90-letnich, którzy mówili mi: mów do nas, naczelniku, po polsku, jesteś naszym starostą. A ja mówiłem, a Czelinowac jest 83. miejscowością powiatu. To wszystko symbole, ale bardzo ważne i piękne wartości. Będziemy pracować. To nie chodzi tylko o to, że my zapowiadamy, że coś zrobimy. Zapowiedzieliśmy kilka działań i je zrealizujemy. Będziemy się przed remigrantami i ich potomkami spowiadać z tego, co już udało się zrobić. Jestem gorąco przekonany, że podołamy.